Że jazda, jazda, jazda. Dobra, gdzie ja skończyłem? 19:22, to jest to. Zbłagam, save'ie zadziałaj. O, działa save, dobra. No i zbiera dobre recenzje. A Jezus, rany, rany, rany. Zapomniałem jednej ważnej rzeczy, a mianowicie zmienić nazwy strumyczka i gry. Pyk. Dobra, jazda. Tu mam te zioła, które wcześniej chciałem zebrać. No i tu mamy tego typa, którego będzie trzeba zaciukać. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! O nie. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych gór. Tylko ja! Giń! Przestałeś się, Wynocha. Zabiję sobie go. Tadang. Kamień ogniskujący, wszystko. No tam miał tam zioło. Finiszowałem go. Tam coś jest. Cześć, zobaczcie. Tam dalej jest coś takiego białego, a tam powyżej jest jakby twierdza. Ale i tak się ruszymy troszkę w bok, to skały przykrywają tej twierdze. Jest twierdza. Ej, tam coś jest. Interesting. O! Myślałem, że mi się gra znowu przycięła. To w sumie nie byłoby nic nowego. Skoro już go się zaciukałem, to chyba pójdę jakąś inną drogą tym razem, żeby zaciukać jakieś bestie czy coś. Pójdę lasem, ciemnym lasem. I wiadomo, gdy jest ciemno. Musimy go doczekać poszukiwania kamieni ogniskujących. Ale kiedy to będzie, chłopie, kiedy to będzie? To za jakieś chyba dwa, czy nawet trzy rozdziały. Jezu, jak ciemno. Jak w dupie u demona. Skąd jak jest ciemno w dupie u demona? Otóż, proszę ja was, Alki mi powiedział. On tam był, on tam wszystko widział i dlatego wie. Gdzie jestem? Nie. Prosto dalej, prosto. Szemu diagody, tylko powtarzam. To już by wszystko tłumaczyło. To by wszystko miało sens. O nie, znowu pada deszcz. Nie można save'ować. Nie można umrzeć. A pewnie gdzie ja już jestem? Nie widzę nic, jest ciemno. Ale chyba gdzieś w tę stronę trzeba iść. Chyba dobrze idę. A idę dobrze, idę dobrze. Tu już jest ta dróżka, tak? A jest dróżka, jest tu wodospad, dobra. A dobra, to idę do obozu od razu. Chwileczkę, ja miałem...
A dobra, 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 ja już byłem w obozie dostawom z ziela. Spoko. Dobra. Spoko. To w takim razie lecimy. O jest, przyciąłem się na drzewie. Na niedzielnej ścianie drzewnej. W takim razie lecimy w chwili obecnej do Korykaloman. Nie. Do Iperiona. Powiem mu to, a później do Korykaloma, gdzie mu przekażemy ten kamień, domyślam się, z tego co pamiętam. I oddamy mu te hajsy za zioło. To brzmi jak nawet spoko plan. Jest tu tak ciemno. Tak nic nie widać. Po prostu pamięciówka, czysta pamięciówka. Nie trafiłem. Oj, nagle jasno. Już nie jest jasno. Co te mody? O, trafiłem na płac. Nice. Pamięciówka działa. To się już więcej nie powtórzy. Panie Abarion Iberion Ibelial. Ibelial rozdaje świat na pół. Ten sam oświetlen to mod czy gra, bo już nie pamiętam, że Goti miał taki. To raczej mod. Jeszcze almanach trzeba będzie. Faktycznie był jakiś almanach, tylko nie pamiętam mi co z tym A ten almanach chyba był w grocie. Zbudź się! W grocie z goblinami, coś mi się tak kojarzy. Nyras twierdził, że śniący objawił się mu w wizji. Potem rzucił się na mnie. Potęga śniącego jest tak ogromna. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu. Znalazłem. Świetnie. Teraz zanieś Tak właśnie wyczułem. Tak właśnie wyczułem, że musimy później iść do Korykaloma, mu to zanieść. Jednak co pamięć, to pamięć. Wciąż pamiętam. Większość misji to tam trzeba zrobić było. O i ciemno. Jak ciemno. Co te mody, rany. Może gra wyglądała rzecz jasna ładniej, wyższe rozdzielczości, etc., no ale... Rany, jak ciemno. No, dokładnie jak w Tokio Demona. Prawdę mówiąc, nawet wolałbym bez tego moda zagrać. Nie dlatego, że nie wiem... Jakoś bardziej mi o... Nie wiem... Przypada ta wersja starsza, brzydsza. No, ale no... Przyszedłem. Dostał! Gdyby nie ta mgnięta list, gdyby nie... Jezus... Gdybym mógł streamować z tamtej mniejszej działki, byłoby lepiej. Niestety musiałam moda ściągnąć i dlatego. Przynajmniej żółty też pochodni, a no. W sumie, jak sobie pamiętam, pochodnie korzystałem, czym z magii światła... Zbudź się! Czego chcesz? Przy pełzaczach. Tam było ciemno jak... Dostarczyłem przesyłkę. To dobrze. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach... Przysyła mnie Iberion. A, kamień ogniskujący. Gdybym tylko miał dość wydzieli. Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu... Wiesz, co to są... Tak. To... Iberion. Czyżby? Masz dla mnie... W nowym obozie kilku ludzi zaczęło upra... Chcę, żebyś poło... Jak? To już nie mo... Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Od razu wiedziałem. O, tej misji, prawdę mówiąc, pierwszy raz słyszę. Jakie... Moje badania dotyczą... Mów da... Cóż...
Jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście, dał mi do zrozumienia, że istnieje i wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. To niemożliwe. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę. Ale oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u... Musi być coś... Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. To musi być coś innego. Gdzie znaj... W starej kopa... A gdzie leży... Weź tę mapę. Zaznaczono na niej wszystkie ważniejsze... Sam mapę. Jak... W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornem. Dobra. Jak to najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiedzi. Ci dopiero... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Widzę, że nie obe... Weź ze sobą. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na two... Załatwiało się inaczej. No dobra. Jeszcze... Do zobaczenia. Obyś... W pierwszej kolejności wyśpimy się. To poprimo. O. O Jezu, dobrze, że jestem wytrzymały. I grzybki. W pierwszej kolejności się wyśpimy. Kiedyś. Po co piłeś eliksir? Jeśli myślisz, że... Jezus Maria, faktycznie. Cholera, po cholerę. Po co ja to piłem? Przecież mogę od razu się... Jezu, wyspać i mi się to zdrowie zregenerowało. Straciłem eliksir. Ja pierdzielę. Ale jakim ja jestem debilem. To się chyba nigdy nie skończy. Jezus, jak dalej będę tak postępował, to jeszcze chwila i zacznę grać w Overwatcha czy coś. Lepiej się do tego nie mieszać. Zbudź się! Zachowaj to dla siebie. Ja nie. Przyszedł, proszę. To się już więcej nie powtórzy. Chcę czegoż? Tylko o, był kajudy. Wezmę sobie twoją judę. Musisz uważać na to, co... Coś ci dam. Nie wiem, co, coś ci dam. A zioło sobie zostawię. Nigdy się nie nauczę. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy, to się już więcej nie powtórzy. Nie wiem, skąd mam tyle mięsa, ale okej. A właśnie. Skąd mam tyle mięsa, to dam mu jeszcze więcej mięsa. Ale nie, tanie aż tak dużo mięsa. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Grzybka? Nie no. Grzybka nie. To taki drogi grzybek jest. Tu jest inny grzybek, on jest tańszy. O, idealnie. Piek. Jak jest na tym, mam mój mieczyk? 33 obrażenia. Spoko. Pochodzę sobie, schowaj. I zapal sobie siłko. Tylko zachowaj to dla siebie. Teraz sobie zobaczymy, czy typu ma rozprzedać jakąś dobrą broń. Następnie polecę szybko do starego obozu po drodze, zabijając szczureczki, Zwódź się! Ktoś? O kurde, ile masz szczypu judy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Okej. To się już więcej nie powtórzy. Wezmę sobie to, bo zadaje większy damage. Jeszcze o piwo. To się już więcej nie powtórzy. Woda zadaje, daje tak mało zdrowia? A cię chwalam ją. Twardzień. W sumie nie idę w drogę magii, więc i z tym. I grzybki. Idealnie. Dobra, to zioło zielone, to można kwiać gwiazdy. A można. Zwódź się! Tak długo jak mnie to nie. Chciałbym coś! A pyk. Ile dasz mi za tego miecza? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. 56, całkiem całkiem. To nie mój problem. Nie chciałbym być teraz w jego skórze.
na safe i lecimy do starego bossa, dobra. Ale zanim pójdziemy po tą wydzielenie pełzaczy, to skoczymy sobie do nowego obozu, porobimy jeszcze jakieś questy, bo domyślam się, że... To Crash jakiś? Crash Bandicoot? O, rany. Ej, serio, Crash. Hashtag mody. Rany. Naprawdę, gdyby nie to, że potrzebowałem tej wyższej rozdziałki, to bym tych modów nie instalował. Okej. Ej, teraz mi gotikę nawet nie chcę odpalić. Lol. Ej, a taki lol. Taki gigantyczny lol. Ale wiesz co, nie chodzi o to, nie chodzi tylko o rozdziałkę, ale chodzi o to, że mi OBS nie wykrywał wtedy gry. W ogóle. O, działa. I to był problem. I to był pewnie, to był poważny problem. Gdy nie wykrywało mi. Dlatego musiałem tą rozdziałkę ściągnąć z modem. W prezencie ustawiam teksturki ładniejsze. Także, że mod to była konieczność. Większa konieczność. Przynajmniej tyle dobrze, że ja ciągle zapisuję. W sumie co 5 kroków. Czekaj. Ja czy nie narzekam. Jeszcze możesz dać przechwytywanie ekranu. Tak, ale jest to bardzo niewygodne. Co pamiętam, na przykładzie Słota. I chyba tam jeszcze jakiegoś jednego tytułu, którego nie pamiętam. Ale no, te dwa tytuły były strasznie nieprzyjemne. Przygrywanie na przechwytywanie ekranu. Dokładnie mówiąc o okienku. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Przydałaby się miksturka tego przyspieszenia. Pamiętam czasy, jak pierwszy raz grałem w Gothica. To kody leciało na okrągło. Cheat na Gold Mode to była oczywista oczywistość. I żeby szybko narobić sobie expa, czy też jakichś potrzebnych przedmiotów, spełniłem sobie to, wiesz, takiego potwora. Jest... Nie pamiętam, jaki to był kod, nie pamiętam, jak się ta potwór nazywał, ale on... Na niego mówili gnijąca mumia. Przynajmniej on mówił. Wiecie, taki szaman chyba był? Orkowy szaman, coś takiego? Spiłem sobie takiego szamana, tak to nazwijmy, przy bramie do starego obozu, gdzie był Torus. Torus załatwiał mi tego szamana, a ja zbierałem sobie lód. To nie lepiej Rockefeller. Właśnie o to chodziło. Właśnie to, Rockefeller. Tak się ten trzyd nazywał, coś takiego. Spełniłem tego typa, Torus go zabijał i sobie zbierałem lód. On miał tysiące miksturek, miał tysiące wszystkiego. Tego jeszcze jeden jaszczur. Dobra, super. O, dałem radę. Ta broń ci się przyda na golema potem. Ta mówisz, ta, którą mam? O, ten obuch, czy co? O jakiej mówimy broni Arkti? Tak, golem. Był jakiś golem? Albo mi się wydaje, albo golem był przy takim starym zamku, gdzie był Lester, czy tam twierdzy. Albo golem był, gdy się szło do twierdzy Xaldasa, wieży Xaldasa. Po drodze gdzieś tam był golem. Chyba, albo to było w dwójce? Nie pamiętam już, prawdę mówiąc. Nie pamiętam. Save na sobie przy okazji. Pogadam z tym gościem. Nie pamiętam, co ten gościu dawał, ale chyba coś tam dawał. Pancho. Kto?
Ja... Nie, twoja babcia na twoim miejscu. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu. Stary, ta droga... Zrobią z ciebie... O. Nie ma za... A, dzięki, za radę. To będzie... Jak będziesz się do wieży Xeldasa, to też... To... Może go zabić. No bo sobie zostawię tą... Tego... maczugę. No to coś. Siema. Ej, po co ja przychodzę do nowego obozu, do starego obozu? A czego chcę? Chcę ci zaoferować pomoc. Marne 10. A człowiek może... O, Jany. Miej oczy. No, pójdę do Snafa, nie wiem po co, ale pójdę. Miałem iść prosto do tego, do nowego obozu, ale... Mam już dość. Tak w zasadzie po co ja przyszedłem do starego obozu? Pogadajmy lepiej. Nie wiem. Ej, Jączka, nauczysz mnie coś? Czy ty mnie już nie nauczysz? Nie nauczysz, bo jestem siłem sekty. Ale pan Snaf da mi zupkę, co? Powiedział. Chyba zupka nie jest zła. Siema na Diego. Szedłem sobie tylko do łóżeczka. Pospać. Dobra. Nie pamiętam. Ej, serio, to nie pamiętam, po co tu w ogóle przyszedłem. Ale jestem. Po te pełzacze pójdę później, jak sobie podekspię, jakąś lepszą zdobędę. Wcześniej pójdę do nowego obozu. Co kopalnia, Arity? A więc to bym chciał najpierw pójść do nowego obozu i ogarnąć tą wytwórnię ziela. Bo wydaje mi się, że mam i za mało siły, i za mało siły, i za mało wszystkiego. Dlatego pójdę sobie do nowego obozu, przy okazji coś tam pozabijam, po ekspie. Z tego co pamiętam, gdzieś po drodze był łowca, prawdopodobnie w tej chacie mieszkał tam. Albo będzie miał łuk, albo będzie mnie uczył, albo to i to. I to byłoby spoko. Ale wcześniej wstąpię gdzieś indziej, bo to widziałem w wieży po drodze. I w sumie chyba nigdy do tej wieży nie szedłem, albo przynajmniej nie pamiętam, żebym wszedł. Także zerknę. No tak, mamy wieżę, skrzyneczkę, sejwik oczywiście. O! O! Nice! Dobrze, co tam Elki podesłałeś? Nie, bieda. Ale dostałem troszkę tych byłek. Zębacz, goddammit. A zębaczami sobie chyba nie pojadę na obecnym poziomie. Dobra, w sumie zerknę, co tam podesłałeś. Znałem kiedyś gościa, Onar miał na imię. Stary był i groźnie zawsze miał zmartwioną minę. Znalazł trochę ziela w skrzyni z ubraniami. Po tym jak zapalił, zaczął tańczyć wiśniakami. W bagiennym zielu zaklęta jest potęga. Tego nie ma księga, więc zapraszam klienta. Jeśli chcesz zapalić trochę bagiennego ziela, zapraszam cię do cyfera, najlepszego cyfera. My lubimy palić, bo to daje nam potemkę. Kto jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Jeszcze jest zielone małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. My lubimy palić, bo to daje nam potemkę. Kto jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Jeszcze jest zielone małe i rośnie na bagnie. To bagienne
jednym zielnym aktor się nazywa ładnie. Pewnie znacie Rosji, to żona Sekoba. Bez przerwy skarży się, że boli mi noga. Zaczęła palić ziele, to już paczka czwarta. Tak się gdzieś upaliła, chyba słyszałem, albo widziałem. Zaczęła robić z dachu salda. W bagiennym zielu zaklęta jest potęga. Tego nie ma księga, więc zapraszam klienta. Jeśli chcesz zapalić trochę bagiennego ziela, zapraszam cię do cyfera, najlepszego fyra. My lubimy palić, bo to daje nam potemkę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone, małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. My lubimy palić, bo to daje nam potemkę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone, małe i rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. Dobry rapsy. Jedyne rapsy, jakie mi się podobają. Jedyne rapsy, które szanuję. Ja pierdzielę. Za dużo zioła. Dobre zioła. Dobre rapsy. Najlepsze rapsy. Jedyne jakie szanuję. Gotikowe rapsy. Nie wiedziałem, nie sądziłem, że dożyję do tego dnia. Swoją drogą, już wspomniałem sobie, co powinienem zrobić. Powinienem znaleźć patelnię. Patelnie, żeby sobie usmażyć mięsko. Stary miecz, no dobra. O kurde, gremliny. Czy gobliny. Community. Nie wiem, czy będą one zadawać duży damage. Nie pamiętam, prawdę mówiąc. Ale i tak idę się z nimi bić. Pamiętam, że były z szybkimi skurczysynami. Przecież one zadają tyle co nic. Coś fajnego? Nie mają tej gobliny, nic fajnego. Bo dopiero gobliny... O, zalecowałem miecz. Kolejny. Bo dopiero gobliny z tego. W dwójce coś nosiły przy sobie. Miały tylko miecz. Powinno dać gremlin, w jaskiniach będą czarne gobliny. Czyli silniejsze dziabongi. Safe. Jagódki. Warto wszystko zbierać. Zbieractwo. Już od 2001. Chyba 2001. To jest zawsze 10 expa. Siema kawalory. Co tu robisz? Jestem myśliwy. Gdzie tutaj? Może to zależy tylko od... O, skradania się chciałbym poduczę. I słusznie. Chodząc oczywiście ktoś za... Dobra, i łucznictwo. Możesz jak... I kupię sobie od ciebie łuk. Pokaż mi. To jest dobry deal. Ale nie mam tyle zręczności, coś na 10, dobra. Krótki łuk sobie mogę co najwyżej kupić. Pyk. Chociaż w sumie ile? 20? Dobra, wezmę sobie długi łuk. Krótki oddam. Pocisk mimo wszystko sobie zostawię, może się przyda kiedyś, kto wie. Mięso chrząszczo. Nie od. Nie. Nie sprzedam mu zioła, sorry.
Tego mięsa z od cholery. O, 1070 byłek. Nice. Może zaryt. Dobra. Chyba wie co się do... Myślę, że okradłem typa, on don't care. Ok, to szczury, jasne, wybijemy. Obliżasz. Z tego co pamiętam, w dwójce tutaj będzie się ukrywał taki typu, który będzie z rudą dla jakiegoś tam lorda w zamku. Hagena? Nie. Lorda Gerwazego? Krótki łuk. Włamałem się mu do czegoś tu. A tutaj chyba będzie później dzisiaj. No słuchaj, dzisiaj w tej części albo w drugiej. Raczej w tej części. Później pojawi się cieniostwór. Mi się takiego kojarzy. Okej. Dobra, mam tu ten długi łuk, ale nie mogę go użyć. A tyle, zawracam się do starego obozu, nauczę się od Diego trochę siły. Nie mam tyle punktów umiejętności, niedobrze. No dobra, w takim razie lecimy do nowego obozu, podexpimy się. Jak mówię, te punkty umiejętności, to sobie łuk wbije. Bo tak czy tak, z tego co kojarzę, łuk się przyda. Chyba pod koniec gry, a może to było w dwójce? Nie pamiętam już. Ej, serio, nie pamiętam. Była taka zagadka, która wykorzystywała łuk. Miesz zilować zioło? Chłopie. Chłopie, czy ty siebie słyszysz? Czy ty się właśnie pytasz świra z sekty, czy będzie dealował to zioło? Czy ty masz rozum i rozum człowieka? Jeszcze oczywiste, co będę z tym ziołem robił. To zioło po coś dostałem, co nie? O kurde. Kielnik, coś sobie zeżyjemy. Pik. To jest takie przejście tajemnicze. A dobra, tu widzę jakąś grotę i wejdę tam. Dostaję za darmo 3 dni, a tam może być 10 za sztukę. Nie. Wakie to szczury, to jest tyle co nic. O Jezus! Skąd się ich tyle wzięło? Nagle. Niewidzialny chytoszu. God damn it. Ej, nagle się tak wzięli. To taki surprise, motherfucker. Ej, tu są tylko dwa chytoszczury. Jedne się ukryły, to były chytoszczury ninja. Oni się tak ukryły, to była zasadzka. Oni wiedzieli, że takie dwa to będzie dla mnie nic. Dlatego się jeszcze ukryła i czekała. I chcieli mi wszystkimi taką masą zabić. Cholerne kredoszczury ninja. Ale nie, 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 ja nie w kij dmuchał. Ze mną tak nie ma łatwo. Ze mną tak nie ma łatwo. A sobie z mięso z nich zrobiłem. Dobra, teraz pytanie, w którą stronę szło się do nowego obozu, bo nie pamiętam. Chyba dobrze idę, chyba. Tak, nie mogę go skulować przecież. Zabijesz tego wilczka, czy on ci pomóc? Zabiłeś, dobra. Coś tu leży może? Coś wartego uwagi? Za mostem w lewo. A to pamiętam, że za mostem w lewo, tylko nie pamiętam, gdzie ten most był. Ejden.
Ty gościu. Siema. Jestem myśliwym. Da się z tego... Jeśli pod... Goddammit, nie mam tych przeklętych punktów umiejętności. Myślicie, że mnie zaatakuje? Okradłem go. Don't care. Jak w Wiedźminie 3. Tylko stoi, czy się zobaczysz, czyli chyba dobrze idę. Wcześniej chodziłem z tym Mordragiem, czy Mordragiem, już nie pamiętam jak się ten typ nazywał. Chyba Mordrag. O, gobliny. O, chyba tam jest most. O, jest most. Pałdżia. Mamy kufel i tyle ścierwojadów. Dobra. Dwa wytyczki, czyli jeden do przodu. Da, idziemy zbić te ścierwojady. Z pięć ich jest, czy sześć? Ki, to jest zawsze exp. A jak mi teraz potrzebny, muszę tam zręczność wybić. Mam tu ksiopijców. W sumie jestem na takim już etapie, powiedzmy, nie wiem, doświadczenia, czy też siły, że mogę z nimi iść na solo. Chyba pójdę. To zawsze exp. Ale jeszcze nie zabiło mnie tak jak ostatnio. W końcu już mam z jakąś tam zbroję. Hej, poziom! Teraz mogłem wrócić się do starego obozu i to pod ekspedycję, ale to już później. Zdobędę może po drodze jeszcze jakieś punkciki i będę miał na przyszłość. Oni mi teraz tyle zadają obrażeń, co nic. Jeszcze są głupie jak buty. Oj, kiedy to szczury po drodze mamy. Jeszcze się tu przejdziemy. U, jaskinia jakaś. Zajrzymy. I coraz bardziej się oddalamy od nowego obozu. Powinno iść do tego przeklętego nowego obozu. No i kolejne potworki do ubicia. Już zapominam, gdzie był ten nowy obóz. A jeszcze trzeba zahaczyć do tej jaskini. Cokolwiek tam jest. Pewnie cieniostwór. A jak cieniostwór to spierdzielą? Nie ma, czyli cieniostwo tu dopiero będzie. Cieniostwo dopiero będzie. Mogę powiedzieć, że jesteś w nowym obozie. Najwyżej mi Arki będziesz mówił, w którą stronę iść. A człowiek, muszę ubić te... bo ścierwojady. Zawsze 50 expa. Ej, no ale naprawdę ta zbroja nowicjusza jest całkiem spoko. Niby takie szaty, ale uhuhu. A to wiem, to akurat pamiętam, że jeszcze w drugą stronę trzeba iść. I gdzieś tam będzie ten mościk, który już przeszedłem. Do kolejnego expa brakuje mi 3500 expa. No spoko. A poziom mam 7 już. Więc ja tą drogę mniej więcej kojarzę. Tą drogę jeszcze kojarzę, więc będę lepiej tą drogą, którą mniej więcej kojarzę, szedł. Faktycznie, jakby się zastanowić, chyba była tam jakaś rzeka, czy tam jeziorko, w które mogło nieco pomóc.
Ty bardziej, że mi jakoś Arktis się wiesz, że nie spieszy, no. Przekażę sobie też coś po ekspie po drodze, na przykład tu, ale tu jest tyle tych kryfiopijców. Znaczy one nie zadają mi też jakoś dużo obrażeń. Bardziej, że patrz jak je wybija do nogi, dosłownie. Bang, 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 bang. Jeszcze jeden. Wszystkie? Wszystkie. Tutaj mamy ścierwojady, tam jakieś jaszczurki. No! Czasami Arki widzisz, że no dobrze jest iść na oko. Expa się pozdobywa. A na tym mi na razie zależy. Żeby mieć expa i wiesz. Więc jakichś umiejętności, żeby na coś tam je wydawać. Pewnie pójdę w siłę za chwilę. Czy w pierwszej kolejności faktycznie muszę iść w tą zręczność, żeby ten łuk móc używać. A jeszcze będę pakował w siłę, jak na razie. Wtedy myślę, że na łatwości zniszczę te pełzacze w kopalni. Zostanę później tym strażnikiem świątynnym i będę miał wystarczająco ma siłę, żeby korzystać z dużego miecza. To brzmi jak dobry plan. Nic nie ma? Net, nie to nie. No, jeszcze jaszczurki tu są, dobre. Ej, czy przypadkiem ta ścieżka, tutaj ta górska, to nie prowadziła do typa z Ulumulu? Tak mi się coś kojarzy, ale mogę się mylić. Zwane dają Ulumulu. No i tutaj mamy to szczurki. Typ z Ulumulu był w kopalni nowego obozu. Ale nie, typ, który. Znaczy, nie mówię. Typa, który chciał Ulumulu, a typ, który no. Robił to Ulumulu. Wydaje mi się, że on był tam na jakimś wzgórzu czy coś. O, i znikł kietoszczury. Ej, tu były kietoszczury dwa. I zniewidziały się. Zniewidzialniły. No i witamy w nowym obozie. Faktycznie mogłem tutaj przepłynąć. Jedyna sprawa jest, że w dwójce chyba to jeziorko będzie zamarznięte i tu będzie wszędzie śnieg. To będzie śnieżny smok. Chyba dobrze pamiętam. Tam chyba była ta wytwórnia. O nie, tu pamiętam, że był typ, który chciał, żebym mu nosił wodę. Musisz uważać na to, co mówisz. Ej, jesteś tu nowy, nie? W ten sposób. Sam tak się nie trap. Spokojnie. Schowaj broń! Nic się nie schowaj! Stało. No i po walce! Wow! Rozruba! Dlaczego ty po mnie bijesz? Należało. Nigdy więcej tego nie próbuj! I dlaczego ten typ mnie zbił? Czy ci coś typu zrobiłem? Hej! Sam tak. Spokojnie. Nic się nie stało. No. Co by mnie zrobił ten typ? Idzie mu pomagać, dobra. Ale mówię, że czekaj. Wytwórnia ziela. Pójdę naokoło, tak w sumie kiedyś to zrobiłem. Jak mnie to nie dotyczy. Pogadajmy lepiej o czymś, jeśli myślisz, że...
No. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. I z głowy. A spróbujesz mnie... Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. No i co mnie tam... Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi... Uważ? Tak, i z wami. Ja muszę coś się dowiedzieć o tym ziole. Ale serio, nie pamiętam. Ajki, pomóż mi coś, bo jakoś niespecjalnie mi się chce bawić z tym. Zwłaszcza jeśli ma... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zawsze to samo. Coś się... Zawsze jesteś mi... Ja z tym źle nie pamiętam. No to przypał. Jak lecz? Świetnie! Sprzedajemy tu nasz... Da się z tego wyżyć! W końcu co innego mogą chłopcy... Chcę... Nie ma... No i gdzie masz tą myżówkę? A sprawdzimy ją. Załatwiało się inaczej. Zawsze to samo. Masz młotek, przydać się... I spodewinka. To już tak podchodzi pod tak zwany baltel. O, weź sobie klucz do typa. Skrzydełka? Więcej skrzydełek? W takim razie sobie wezmę tylko jeszcze. To się już więcej nie powtórzy. Zawsze to samo. Za jabłko co mi dasz? Pewnie masz rację. Muszę mieć coś, co będzie kosztowało 3. To się chyba nigdy nie skończy. No i daj. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Sprawdźmy tą mierzówkę. Gdzie ona jest? Tutaj. A już mam przecież mierzówkę. Uważać na to, co mówisz przy obcych. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ej, tu jest ten zbadactwo. Może on będzie coś wiedział. Siema. Cypher. Ej, tu przodkiem nie ten, co był na japsach? Zbudź się! Tylko zachowaj. Nie wygląda. O nie, jed... muszę się pozbyć. Sprzedajesz towary z obozu. Tak, ale nie. To samo. Poka. Bro. Zawsze. W tej historii musi być jedna. Ten, chyba. Ej, serio, ale ty wyżej zerknij na sieć. Powiedz, jak to zrobić. Nie lubię misji, gdzie coś znaleźć. Że niż nie ma żadnych poszlak, nie ma się, nie wiadomo z kogo trzeba się zapytać. Jest takie łażenie po omacku trochę. W dzisiejszych czasach na nikim nie... Od razu wiedziałem. Sobie przy okazji pogadam z tym magiem. On tam zawsze coś miał do powiedzenia czy sprzedania. Niech błogosławi. Jesienie, przemianę, zdrowienie, biła lodu, nie, nic ciekawego. Nawet ludy nie ma szczypu. Zejdź mi z drogi! I tu chyba jakiś typu uczył akrobatyki, mam 10 punktów. I za chwilę zdobędę... No dobra, nie uczy się akrobatyki. Nie chciałbym być teraz w jego... O, jest tu jakiś typu. Bal Kagen. Zbudź się! Cześć. Jesteś... Jesteśmy bractwem śniącego, ale... Jestem Bal Kagen. Co tu? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować, ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dla palenia ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe... Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu.
jak sobie. Mam więcej ziela. Monopoliści. Sekciarze, bo sekciarze, ale mają te zioła. No i wiadomo, więc nie mam pojęcia, co powinienem zrobić. A nie wiem, co mam, nie wiem, co powinienem zrobić, to sobie zapalę znowu. No. I o wiele lepiej. Chyba. Nie, tam jest jakaś zatopiona chałupa. Idę tam. Ej! W górę. Za chwilę się udusi szczypu. O, jeszcze nie masz powietrza? Dobra, poczekamy. Pusto. No po prostu nie wierzę, pusto. Jest więcej tych kwiatów. A to się zbieraczy? No, może przede wszystkim iść wzdłuż ściany. Napisz, że jaskinie z nielegalnym. No dobra. Uwaga, czas na parkour. Nie przeżyję tego. Ruszam się zbyt sztywno. Przed wejściem, czy rozumiem, że przed bramą. No dobra. Ile łażenia. Czekaj, lepiej się w nic nie podobać. Lepiej się do tego. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, ojcu. To może nie tutaj było to ulumulu? O, głyski mech. Nie, raczej nie tu. Na dole. Wydaje mi się, że byłem tam już. O nie, zębaczy. Idę sobie stąd, psik. I wzdłuż ściana, wiesz, na jaskinie z nielegalną produkcją ziela. Przed wejściem, to gdzieś tu. Ale teraz pytanie, no, czy ja tu przypadkiem nie byłem, wcześniej nie łaziłem?
Chyba tutaj nawet jakiejś jaskini wchodziłem, ale tam było pusto. No jest tu jaskinia, ale przecież ona jest pusta. Chyba, że... Chyba, że faktycznie tą wodą się płynie, czy coś. Nie, no to nie jest Guild Wars. Chyba, że faktycznie tam dalej jest gdzieś jaskinia, o której nie wiem. No i faktycznie jest kolejna jaskinia. Pełno tu jaskiń. Czyżbyśmy pobłądzili? Korkalom wie o waszym mał... Co? Dlaczego? Jestem tu, żeby was ostrzec. Korkalom wysłał 5 strażników świątyni. Że jak? Mogą tu być w każdym... Niech to szlak! I załatwiłem to pokojowo. I wezmę ich, okradnę ich. A ja sobie zapalę. Ja nie mogę. Kurde. No i załatwiłem sprawę. No i wracamy do starego obozu. Nauczę się... nauczę się tej zręczności i będzie spoko. Tym razem pójdę na skróty, może po drodze jakieś potworki spotkam. Będzie już tam widać nawet na horyzoncie wieżę starego obozu. Naprawdę, ta mapa jest naprawdę mała. To jest jakiś... Nie, to nie jest Jaszczur, to jest zupełnie co innego. Nawet nie jest Zębacz. Co to jest? To się będą bić z tym. Sobie save'nę. Co to jest? Czy ja to pokonam? To pielec. Nie, pokonam to na easy. Już się bałem, że będzie to coś... niepokonywalnego. No to taki mały potworek, który nic nie znaczy. Dobrze. Nie mam tą starą wieżę starego obozu. A 4 jeszcze jest. To jest spoko. Chociaż w sumie nie aż tak spoko. No. No nie zaznaczaj mi tego, Jaszczura, jakie zielo. Umrę. Umrę przez to, że mi zaznaczyło co innego i było co innego. Na miłość boską, ale to głupie. Idziemy tego topielca zabić i spróbujemy jeszcze raz z tymi górnymi jaszczurami. Siłka. Chyba, że zrobimy to w inny sposób. Szary Mariusz, hokus pokus zrobimy. Avada Kedavra. Avada Kedavra powiedziałem. A, wyciągnę ten miecz. Głupi jaszczur ze szka, 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 szka. Magia. O nie, mam za mało magii.
No, mamy tutaj krwiopijce, kilka ściewojadów. Zawsze to expa. O, jeszcze ziół, ile ziół. O, rany. Mniej więcej 25%, no chyba tak, Dezenku chyba tak, no, w sumie ja nie gram to, kiedy to przejdę, po prostu gram w to, bo mi się fajnie w to gra. Za jedyna gra, na której nie zależy mi na ukończeniu, po prostu chcę to przejść, znaczy no, nie zależy mi na tym, żeby to przejść, po prostu żeby grać. To jest właśnie siła gotika. Kilka wilków. Wilców. Trochę więcej tych wilców niż myślałem. No i nawet ładnie biją. Jaki fart, rany. Jaki fart. Dobra, i jest stary obóz. Tu jest jakiś jaszczur, da, tu już nieważne, nawet tam nie chcę schodzić. Ale grzybki sobie wezmę. I tu jest ta wieża, której byłem wcześniej. Tam mamy tego kawalerina całego. To okej, to okej. Teraz szybko nauczyć się trochę. Troszkę zręczności. Widzę, że za jakieś 300 expa będę miał kolejny level. I w sumie mógłbym od razu pójść w siłę wbić. Gdzie ja ogarnę 300 expa? Chyba, że pójdę tu w prawo. Coś znajdę dobrego, ale to już... Są zębacze, tylko że z zębaczami będzie ciężka przyprawa. Oj, będzie ciężka. No ale dobra, jolo. Ale jolo. O kurde. Ciężka to mało powiedziane. To jest ten najnowszy save. To pielce, jaszczury to jest nic. Zębacze, rany. Najgorsze bestie ze wszystkich. I weź tu teraz, człowieku, zdobądź tego expa. I weź tu zdobądź expa. Chyba, że powalczę na arenie. O ile mogę powalczyć na arenie. To nie byłoby takie głupie. Nie, nie zaszkodzi spróbować. Nie szkodzi się spytać, czy można. Chyba nie. Lepiej się... Pogadajmy. Takie sprawy załatwiały się inaczej. Zręczność... Zręczność, dobra, i mogę używać tego łuku. Umiesz tak wróć? Trzymaj się. Niektórzy. Nie wiem, musisz uważać. Super, mam łuk. Tak czy tak, pójdę się zapytać. Daj mnie moją potrawkę, typu. Powiedział. Ten mnie nic nie nauczy. Ale fajnie byłoby coś powalczyć. Jakby się dało. Siema, Skati.
Diego, jem. Co? Zupę. Super. No dobra, to nie pozostało mi chyba nic innego. Kurde, nie, chciałem tego ekspa zdobyć. Zapewne masz radę. Mam pomysła. Na zewnątrz obozu był jakiś typu. Zabiję go. Może nie będą chcieli mnie zabić po tym. Nie wiem. To się przegadaje. W dzisiejszych czasach. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach. Nie masz racji. Ale dobrze pamiętam, jest jakiś typu. Dziabniemy go? Chyba tutaj na wysypkach coś było do zabicia. Albo i nie. Czekam, aż mój przyjaciel wróci z... Nie mogę się pokazać w obozie bez Rudy. Co? Szukam ciszy. O, nie ma... Okej. Właściwie wyjadę, dobra. Uj, jest kilka tych. Dobra. O, okej. No i jest level. I o to chodziło. Ale sobie dobiję jeszcze tego, tamte małe ściele wojady. Jak są pod ręką, to czemu nie? No i lecimy do obozu. Może nie będą chcieć mnie zabić, no to że okradłem dwóch typów. Siema. Ja z tego okradłem, no jany. Zważy, że się nie zabiłem. Jeszcze. O, coś się tu zepsuło. Zamek nam się zbijałacił. Nie masz rad. Dobrze. Może tak. Jesteś brud? Trzymaj się. Ile mam siły? 55 siły. Całkiem przyzwoicie. A jak się skradało? Tak długo jak mnie. O, tak się skradało. Prawie. Ale ty, że mówię teraz. Czemu się tak skradasz? Musisz uważać. Gdzie się skradam?
sobie. Gdzie są te mapy? Na to, co mówisz przy górce. Zawsze to samo. To się już więcej nie mój problem. Zawsze myślałem, że to się skończyło już dawno. To jak mnie to nie dotyczy. Jest, gdzie ta kopalnia? Dobra, pamiętam, gdzie ta kopalnia. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Chyba pamiętam, gdzie była ta kopalnia. Tu się szło i tam w lewo gdzieś. Prawdopodobnie. O, widzę ścieliwo. Jadę na horyzoncie już nawet. Myślę, że po drodze no, będzie co bić. Jest już kilka tych diabączków. Ej, bo oni się same biją. Tak być nie powinno. No. Uciekł czy? A, tam chciał się z tym bić. Dobra, nie ścigam go nawet. Wracam na główną ścieżkę. Ja chyba była gdzieś tędy. Chyba. Ile grzybków, ile grzybków, ile grzybków. Wilczki nawet są. Tam są te, ale dobra, nie chcę mi się od nich iść tam na górę, z nimi walczyć. Może jak będę wracał. Te, Jezus, ciągle zapominam. Ciągle zapominam, a powinienem te... Mięsko ugotować. Zbieram to mięso, zbieram. Dzban. Otwiawka chrząszcza, najlepsza. Tylko cnafa. I chyba trafiłem. Ta mapa faktycznie jest strasznie mała. Kiedyś wydawało się to takie olbrzymie. Chyba zbytnio przywykliśmy do rozmiarów wiedźminowych i skyrimowych. Nie ma tu gdzieś niedaleko będzie walka z trollem. Tam, no wiecie, z takim wielkim, włochatym, brązowym czymś. W drodze po te kamienie ogniskujące, coś takiego. Jest i stara kopalnia. To ja później będzie zalana. Ponoć. Ciekawe, czy istnieją mody, które pozwalają na wydobywanie tej rudy. Bo teoretycznie teraz, jak mamy ten kill off, to możemy bić te bryłki rudy. Tylko że sęk w tym, że nic nie dostajemy za to. Dobra,
Ale to już będzie na dzisiaj tyle. Tak jak mówiłem, mniej więcej godzinka coś na wszystko przeznaczone. Zatrzymaj.